Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa na kolejnym już spotkaniu studia samorządowego. Studia poświęconego tematom istotnym z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Dziś porozmawiamy o temacie, no, jakże istotnym, o mega inwestycji w centralnym porcie komunikacyjnym. A w studiu razem ze mną są eksperci. Pani poseł Paulina Matysiak, posłanka partii Razem 9 i 10 kadencji, wiceprzewodnicząca Dobry. Komisji Infrastruktury i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym oraz podkomisji do spraw czytelnictwa i prawa autorskiego. Dzień dobry, pani poseł. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Jest z nami również pan Patryk Wild, architekt, urbanista, współautor koncepcji CPK i szef zespołu opracowującego komponent kolejowy CPK. Dzień dobry, witamy. Bardzo dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jest z nami także pan Hubert Tramer, architekt, uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, sędzia konkursów architektonicznych. Witamy. Witam, dobry wieczór Państwu. Dziękuję również za możliwość udziału w tym programie. Szanowni państwo, Centralny Port Komunikacyjny, głośna inwestycja, mega inwestycja. Inwestycja, co do której pojawiało się szereg wątpliwości, być może nawet kontrowersji, a także różnego rodzaju koncepcji alternatywnych. Przypomnijmy tylko, Centralny Port Komunikacyjny ma to być nowy port lotniczy, zlokalizowany około 37 km na zachód od Warszawy, który łączyć będzie ze sobą transport lotniczy, kolejowy, a także samochodowy. Jest z nami pan Patryk Wild, który jest współautorem tej koncepcji, więc poproszę pana, panie Patryku, o to, żeby pan nas nieco do tej koncepcji wprowadził. Dobrze. To bardzo króciutko. Centralny Port Komunikacyjny to jest pomysł, program na przebudowę systemu transportu masowego, przede wszystkim pasażerskiego Polski. I to w zakresie skomunikowania Polski ze światem. Tu mówimy o transporcie międzynarodowym, lotniczym i transporcie publicznym, zbiorowym. Międzyregionalnym, czyli tu mówimy o transporcie kolejowym. I w obydwu tych obszarach Polska ma poważne luki rozwojowe, to znaczy jesteśmy rozwinięci radykalnie poniżej swojego potencjału. W przypadku lotnictwa problemem jest to, że nasze lotnisko centralne, bo port lotniczy Okęcie, zanim zaczął się nazywać portem Chopina, to miał nazwę Centralny Port Lotniczy. Jest już w tej chwili za małe dla pełnienia funkcji przesiadkowej dla polskich linii lotniczych LOT. A polskie linie lotnicze LOT to jest jedyny hubowy przewoźnik w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedyny przewoźnik, który taki hub posiada, bo jednak lotnisko w Warszawie z 30% ruchem przesiadkowym to jest już lotnisko hubowe. No tyle, że ono właśnie dotarło do nieusuwalnych barier rozwojowych i trzeba zmienić jego lokalizację, jeśli dalej ma rozwijać tą swoją funkcję hubową. Natomiast w transporcie kolejowym mamy nierozwiązany od czasu zmiany granic w 1945 roku, to już lada moment będzie 80 lat, problem polskiej infrastruktury kolejowej, ponieważ polska infrastruktura kolejowa to jest określenie nieprecyzyjne, bo nigdy coś takiego nie powstało. Kiedy kolej budowano w XIX wieku, to Polski nie było, a obecne obszary Polski to były peryferyjne obszary trzech imperiów rozbiorowych. Oczywiście systemy kolejowe tych imperiów były nakierowane na ich centra polityczno-gospodarcze. W przypadku Austro-Węgier to był Budapeszt i Wiedeń, w przypadku Rosji to był Petersburg i Moskwa, w przypadku Niemiec, czyli Prus, to był Berlin. I potem po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, Druga Rzeczpospolita bardzo starała się to zmienić i rzeczywiście wybudowała około 2000 kilometrów linii kolejowych, ale to było dużo za mało, żeby zintegrować Polskę. No a potem po 1945 roku nastąpiło przesunięcie w ogóle Polski na zachód o 200 kilometrów.
I tak naprawdę niewiele z tym zrobiliśmy, bo jedyna poważna inwestycja w okresie PRL-u, która nie służyła jakiejś tam współpracy gospodarczej z naszym senior partnerem, czyli Związkiem Radzieckim, to była centralna magistrala kolejowa, no niewątpliwie najbardziej wówczas potrzebna linia kolejowa łącząca dwa największe obszary zamieszkania w kraju, czyli aglomerację warszawską i aglomerację małopolsko-śląską. Natomiast no, nic więcej z poważnych inwestycji nie zrobiono. I dzisiaj mamy cały czas olbrzymi problem wynikający jeszcze z zaszłości XIX-wiecznych, czy nawet XVIII-wiecznych, bo przyczyna tej dysfunkcji infrastrukturalnej to oczywiście są rozbiory, która sprowadza się do tego, że Polska, będąca jednym z najbardziej zbliżonych do, jeżeli chodzi o kształt, do koła państw rozwiniętych, ma najgorzej rozwiniętą infrastrukturę w centralnym obszarze kraju. Gorzej, jeżeli chodzi o gęstość sieci, jest tylko w województwie podlaskim, natomiast no, z samego tego kształtu wynika, że dla skomunikowania takich obszarów to jednymi z oczywistych relacji są te relacje średnicowe, a jeszcze do tego w centralnej Polsce mieszczą się dwa z czterech największych polskich miast i drugi pod względem wielkości obszar zamieszkania, czyli aglomeracja, no dzisiaj już byśmy ją nazwali warszawsko-łódzka, czy łódzko-warszawska, nie no, oczywiście warszawsko-łódzka. No i jeżeli do tego dodamy, że jednocześnie Polska jest jednym z kilku krajów, znaczy jest krajem o jednym z największych współczynników policentryczności rozwoju, czyli największej ilości tych średnich ośrodków, no to taki układ, który by był idealny do skomunikowania kraju o takim kształcie i takim rozkładzie przestrzennym populacji, to jest układ koncentryczno-radialny, przypominający trochę sieć pajęczą, czyli relacje obwodowe, no i właśnie te brakujące w przypadku Polski relacje średnicowe. I taki układ został zaproponowany przy opracowywaniu koncepcji CPK, przy czym relacje radialne, te okrężne, one w większości istnieją, bo połowa obszaru Polski to jest dawny obszar należący do Prus, a tam wszystkie miasta były ze sobą świetnie powiązane koleją. Powiedzmy, że z Olsztyna do Gdańska to może nie jest najlepiej jechać, ale już pomiędzy Gdańskiem, Szczecinem, Poznaniem, Bydgoszczą i potem z Poznania do Wrocławia i na Śląsk, te linie kolejowe są całkiem przyzwoite, w większości są modernizowane na 160 km na godzinę, więc tu nie trzeba nic nowego budować. Natomiast no, tą lukę w centralnej Polsce i jeszcze w paru innych obszarach, no, to po prostu należy załatać, a załatać ją można tylko budując nowe linie kolejowe. I te linie kolejowe, które są zaproponowane w koncepcji CPK, to one w dużej części były już planowane od kilkudziesięciu lat, ponieważ świadomość tego deficytu to nie jest kwestia ostatnich lat, tylko właściwie wszystkich planistów, którzy patrzyli na rozwój kraju. Wiele z tych linii było planowanych jeszcze w latach 70. w takim dokumencie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 1990 roku. I teraz połączenie tych dwóch deficytów, czyli tego braku skomunikowania ze światem lotniczego i tych deficytów dotyczących transportu kolejowego, doprowadziła nas jako twórców koncepcji CPK, ale nie jesteśmy pierwszymi, którzy tak myśleli, do tego, żeby spróbować to rozwiązać razem, zintegrować transport zbiorowy kolejowy z transportem pasażerskim, przy okazji zintegrować, i to jest jeszcze koncepcja profesora Jacka Damińskiego, Łódź z Warszawą, szybką linią i właśnie lotniskiem położonym pomiędzy tymi liniami. Dosyć podobnie w latach 70. myślał profesor Bogusław Kowalski. No i w zasadzie co daje taki układ? On przede wszystkim powoduje, że bez budowy dodatkowych linii kolejowych w stosunku do tych, które są Polsce i tak potrzebne, jesteśmy w stanie skomunikować lotnisko
transportem kolejowym. Lotnisko, które będzie służyło nie tylko Warszawie, chociaż oczywiście rynek aglomeracji warszawskiej to jest połowa krajowego ruchu lotniczego ze względu na usieciowienie naszej stolicy, ale będzie służyło też całej Polsce. Będziemy w stanie dzięki temu zastąpić część tych najbardziej szkodliwych klimatycznie podróży, czyli tych krótkich, kiedy samolot startuje i zaraz ląduje, czyli zużywa masę paliwa na to, żeby wystartować, bo to jest główne zużycie w samolotach, i natychmiast ląduje, a te podróże do tych 300, 400, 500 kilometrów jak najbardziej można zastąpić transportem kolejowym. I dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować jako Polska hub bardzo konkurencyjny w stosunku do innych hubów Europy. Hub, który jeżeli chodzi o Europę Środkową, będzie w tym obszarze dominującym, bo tylko Polska może z powodów geograficznych, demograficznych, ekonomicznych zbudować taki hub, bo jesteśmy największym populacyjnie, największym pod względem gospodarki i centralnie położonym państwem Europy Środkowej. No i przede wszystkim mamy nasz skarb, czyli przewoźnika sieciowego, który się super rozwija, tylko powoli kończą mu się możliwości tego rozwoju. W zeszłym roku przyniósł 1 mld zł zysku, który jeszcze niedawno byli tacy, którzy mówili, że powinien zbankrutować, no ale na szczęście nie zbankrutował, na szczęście polskie państwo uratowało tego przewoźnika i to powoduje, że jako kraj jesteśmy w stanie zbudować sobie łączność lotniczą, która będzie adekwatna do naszej pozycji na świecie, bo jesteśmy 20. gospodarką świata, a poziom skomunikowania lotniczego mamy w 4. dziesiątce. A poziom skomunikowania lotniczego jest bardzo ważny dla dalszego rozwoju gospodarczego, ale też dla rozwoju naukowego, dla wymiany właśnie naukowej, gospodarczej. To nie są tylko, nie wiem, podróże turystyczne, tylko to jest kwestia w świecie, który być może nie tak jak do tej pory, ale jednak będzie się w jakimś sensie globalizował, będą wzmacniane międzynarodowe powiązania, to ten transport lotniczy, szczególnie na dalsze dystanse, jest po prostu nie do zastąpienia i chodzi o to, żeby tam, gdzie można go zastąpić, to czynić i do tego służy kolej, a tam, gdzie nie można, no to po prostu rozbudowywać te funkcje lotnicze i no, budować po prostu siłę ekonomiczną naszej gospodarki i kraju. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo oczywiście projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego był projektem, który zawierał nie tylko linie kolejowe, które są bezdyskusyjnie konieczne i będą miały olbrzymie obłożenie pasażerami, ale był to projekt też solidarnościowy. Myśmy założyli, że i to był taki aksjomat na początku, że zapewnimy każdemu regionowi Polski prawidłową obsługę transportem kolejowym, niekoniecznie kolejami dużych prędkości, ale że każdy obszar kraju, łącznie z obszarami o niewielkiej populacji, będzie obsługiwany tym transportem. I tam też będziemy budowali, o ile nie ma istniejącej infrastruktury, będziemy budowali nowe odcinki. I to tak naprawdę była chyba najbardziej kontestowana część i obśmiewana tego projektu, że te linie będą deficytowe, będą wymagały dotowania. Tak. I wszyscy o tym od początku wiedzieliśmy, dlatego ten komponent linii, który około ma 15% długości planowanej do zbudowania sieci, nazwaliśmy komponentem Solidarność i zostały przygotowywane dokumentacje również na te linie o mniejszych potokach pasażerskich, ale część tych linii ma po prostu też znaczenie militarne i to coraz większe w sytuacji narastania zagrożenia konfliktem. Na przykład linia w kierunku Giżycka to jest taki bardzo istotny przykład. Natomiast polskie uwarunkowania są też unikalne na tyle, że większość tych peryferyjnych obszarów, Mazury, Bieszczady, Roztocze, to są środkowe Pomorze, to są obszary o gigantycznej atrakcyjności turystycznej i budowa tej infrastruktury to jest szansa dla tych obszarów na wygranie konkurencji o turystykę weekendową, a także o nowych mieszkańców, którzy na przykład mogą dojeżdżać do pracy raz, dwa razy w tygodniu, a mieszkać sobie w pięknych obszarach poza dużymi miastami. Kilka słów, bo wiem, że ten temat się też pojawi, na temat wpływu
na transport regionalny, bo budowa nowej infrastruktury kolejowej absolutnie zrewolucjonizuje transport kolejowy regionalny i aglomeracyjny również w wielu obszarach. W szczególności to będzie oczywiście obszar warszawsko-łódzki i małopolsko-śląski, czyli te obszary, gdzie no, z powodów historycznych nie było dobrej infrastruktury albo jej układ był nieprawidłowy. I tak na przykład w obszarze małopolsko-śląskim, ponieważ to było na trójstryku trzech zaborów, naprawdę duże miasta, które w normalnej sytuacji byłyby powiązane ze sobą jako pierwsze, no, po prostu do dzisiaj tych dobrych powiązań nie mają. Mówię o Zagłębiu Dąbrowskim i Krakowie, o Częstochowie z Krakowem, o w ogóle no, szybkiej linii pomiędzy Katowicami a Krakowem. Te wszystkie powiązania są planowane w ramach koncepcji CPK. Rewolucja transportowa po wybudowaniu tej całej infrastruktury będzie w województwie podkarpackim, lubelskim. Bardzo poważne zmiany w województwie dolnośląskim, w województwie wielkopolskim, gdzie największe dwa miasta, czyli Kalisz i Poznań, uzyskają bardzo szybkie połączenie umożliwiające codzienne dojazdy. No i mógłbym wymieniać jeszcze parę innych, ale to nie o to chodzi, pewnie będzie to w dyskusji. No, projekt CPK to jest po prostu taki projekt cywilizacyjny, idealnie wpisujący się w obecne trendy w polityce unijnej. Polityka unijna odnośnie sieci TEN-T zakłada, że lotniska duże, międzynarodowe po prostu mają być integrowane z koleją i to jest obligo. No a w całej Unii Europejskiej nie będzie lepiej zintegrowanego lotniska niż centralny port komunikacyjny, gdzie dla absolutnej większości podróży bez, myślę, nawet specjalnych wymuszeń regulacyjnych łatwiej będzie i szybciej dojechać pociągiem niż lecieć samolotem. Więc mówiąc najkrócej, projekt CPK zarówno na polu lotniczym, jak i na polu kolejowym to jest zamiana naszej słabości w siłę. Czyli nie zbudowaliśmy tego wcześniej, ale przez to, że tego nie mamy, to budując nową infrastrukturę już zgodnie z najnowszymi trendami, możemy mieć coś absolutnie najnowocześniejszego w Europie, a nawet bym powiedział, że to pewnie byłoby jedno z, i będzie, bo jestem przekonany, że ten projekt powstanie, jedno z najnowocześniejszych lotnisk na świecie i pokazujące zupełnie nowe myślenie o transporcie. Nie chciałem, ja jestem w stanie długo na ten temat rozmawiać, ale myślę, że fajniej będzie dyskutować. Także już tyle tytułem wstępu. Dziękuję serdecznie. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję za to, że tak pan tutaj nas wszystkich w zasadzie wprowadził w całe zagadnienie koncepcji CPK. Przypomnę także naszym słuchaczom i naszym widzom, że mogą państwo w transmisji na żywo zadawać pytania do naszych gości. My te pytania oczywiście w tej swobodnej części wypowiedzi już pod koniec naszego spotkania postaramy się zadać. Natomiast mam również tutaj pytanie jeszcze ja do pana Patryka a propos magistrali kolejowych. To znaczy, analizując sobie różnego rodzaju opinie w przestrzeni publicznej na temat no, tej centrycznie zbudowanej siatki kolejowej, jesteśmy w stanie znaleźć i osoby, które są bardzo za tym, żeby tak to kolej rozwijać, ale także pojawiają się głosy sprzeciwu. I chciałbym się pana, panie Patryku, zapytać, czy analizując tą koncepcję, czy tworząc tą koncepcję magistrali kolejowych, mówię tutaj o tych 12 ścieżkach, oczywiście w tym 10 szprychach, czy były pod uwagę brane jakieś rozwiązania alternatywne? Ja tutaj tak wynotowałem sobie komentarz, że być może warto byłoby zamiast budować te jakby centrycznie skoncentrowane linie kolejowe, być może postawić na transport lokalny i połączyć te miejscowości, które są komunikacyjnie w pewien sposób wykluczone. Chciałbym się pana dopytać, i jak pan do tego rodzaju komentarzy i w ogóle uwag się odnosi? Ja się uśmiecham, bo one wynikają z niewiedzy i z być może pewnego złudzenia związanego z nazwą centralnego portu. Ponieważ sieć, która powstaje, tak jak mówiłem wcześniej, razem z istniejącą siecią kolejową, którą odziedziczyliśmy po tych
trzech zaborach i po tym, co zrobiła Druga Rzeczpospolita, będzie jak najbardziej koncentryczno-radialna. To jest układ no, absolutnie odpowiedni dla państwa o takim kształcie. Jeżeli popatrzeć na układy skomunikowania takich miast, które nie były ograniczone geograficznie, czyli rozlewały się i były, no większość miast, które nie są ograniczone geograficznie, też ma takie kształty dosyć regularne, zbliżone do okręgu, to wszystkie albo prawie wszystkie układy skomunikowania takich miast to są właśnie koncentryczno-radialne, czyli linie do centrum i jakaś tam linia okrężna. Nie wiem, Moskwa, Berlin, Paryż, Londyn, każdy kto spojrzy, tak wygląda po prostu prawidłowo i tak w przypadku Polski, zwłaszcza, że centrum gospodarczo-polityczne, centrum takiej dyspozycji to jest właśnie w centralnej Polsce, no to tak w oczywisty sposób powinno to wyglądać i to, że się buduje linie kolejowe do centrum, to nie jest centralizacja, tylko to jest no tak naprawdę nadrobienie wielodziesięcioletnich po prostu zaległości. No, w normalnej sytuacji te linie po prostu historycznie powstałyby jako pierwsze, ale w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego również pojawiają się i były zaplanowane linie, które nie są nakierowane na Warszawę, czyli linia z Białegostoku, znaczy brakujący odcinek pomiędzy umożliwiające skomunikowanie Białegostoku z Lublinem, czy takie zaprojektowanie szprychy do Rzeszowa, żeby bardzo radykalnie poprawić też skomunikowanie właśnie Rzeszowa z Lublinem. Czyli no, to jest projekt, który też umożliwia unikanie wjeżdżania do Warszawy, na przykład dla pociągów komunikujących Trójmiasto z regionem małopolsko-śląskim, dzięki czemu skomunikowanie Krakowa z Gdańskiem może być w czasie około 3 godzin. No to jest całkowita po prostu rewolucja. Natomiast jak się patrzy na te nowe linie, to można ulec złudzeniu, że to jakiś centralistyczny projekt. No, nie jest on centralistyczny. On po prostu odpowiada na potrzeby i tworzy to, co w normalnej sytuacji, gdybyśmy nie stracili w XVIII wieku niepodległości, to w XIX wieku byśmy od tych linii po prostu zaczęli. Dziękuję serdecznie. W kontekście koncepcji CPK no, pojawia się szereg alternatyw. Tak przechodząc już do kwestii w ogóle związanych z tym, jak CPK budować i jak o nim myśleć. Oczywiście mamy główną koncepcję, tak? Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozumianego jako nowy port, głównie w Baranowie, ale pojawiały się też koncepcje rozbudowy lotniska Chopina. Pojawiały się koncepcje stworzenia duoportu z Modlinem i pojawiła się również koncepcja rozbudowy lotniska Katowice-Pyrzowice i pozostawienia czynnego lotniska na Okęciu. I poproszę pan Hubert Tramer, autor tej koncepcji, poproszę pana, żeby pan mógł nas trochę wprowadzić i opowiedzieć o tym, jak widzi pan w ogóle koncepcję takiej rozbudowy lotniska Katowice-Pyrzowice. Czy mają państwo już mój ekran? Tak, ekran jest widoczny, tylko jeszcze nie ma prezentacji. Już uruchamiam prezentację, więc tak jak tu wspomniał mój przedmówca, ta aglomeracja, czy kształtująca się aglomeracja warszawsko-łódzka jest drugim pod względem liczby zamieszkania terenem w Polsce. No a pierwszy to jest właśnie rejon południowy, rejon aglomeracji górnośląskiej, też z okolicznymi miejscowościami. Tutaj ja właśnie ze studentami na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w 2017-18 roku to właśnie badaliśmy i tu Anna Saj właśnie obliczyła, że w promieniu 100 km od Pyrzowic było 8 653 tysiące mieszkańców, czyli 41% więcej niż w promieniu 100 km od Baranowa, gdzie to było 6 milionów
136 tysięcy mieszkańców, a dla promienia 300 kilometrów, czyli takiego promienia, co można sobie wyobrazić, jeszcze właśnie wygodny dojazd koleją, to było już nie aż tak duża różnica. W promieniu 300 kilometrów od Pyrzowic 42 miliony 200 tysięcy, w promieniu Barna 35 milionów mieszkańców, czyli 21% mieszkańców więcej. I co więcej, tutaj jak zobaczymy to, bo jeżeli patrzymy w kształcie geometrycznym Polski, to rzeczywiście ta lokalizacja w Baranowie jest optymalna. Co więcej, wcześniej jak analizowano wszystkie te koncepcje, zawsze zakładano, że jest to lokalizacja w okolicy Warszawy. W latach 70. miała to być miejscowość Wrona na północ od Modlina. W pewnym momencie w ramach tych założeń no, została słusznie zauważona taka konstatacja, że powinno to być między Warszawą a Łodzią. Natomiast kiedy spojrzymy to w szerszym kontekście mieszkańców w zasięgu, to niekoniecznie to musi być centralnie wokół Warszawy. Co więcej, jeżeli patrzymy to w kontekście projektu infrastrukturalnego Trójmorza, to wówczas zobaczymy, że to położenie tych Pyrzowic jest centralne bardziej i jak zobaczymy na przykład promień 300 kilometrów, obejmuje on całą Słowację, czyli oddalamy się na przykład od Litwy, Łotwy i Estonii, które mają łącznie liczbę mieszkańców tylko 6 milionów, podczas kiedy sama Słowacja ma 5,5 miliona. Co więcej, kraje te właśnie Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza właśnie Czechy, Słowacja, są to krajami dużo bardziej korzystającymi z kolei niż my w Polsce, więc też można liczyć, że będą dojeżdżać do tych terenów, do lotniska chętniej koleją niż państwa bałtyckie, które mają one, taki jest future washing, od lat budują Rail Baltica, w międzyczasie wygasili zupełnie koleje, już obecnie oni latają, zresztą 80% pasażerów latających z Wilna do Warszawy leci dalej, czyli są to też potencjalnie ich utrata na rzecz tej linii kolejowej, która jeszcze nie jest zbudowana, jest mniejszą stratą. I dodatkowy istotny czynnik jest taki, że jak podkreśla wiele również zwolenników budowy CPK w Baranowie, to jest ono zagrożone konkurencją ze strony lotniska na Okęciu czy lotniska Chopina, jeżeli ono nie byłoby zlikwidowane, bo wówczas jest położone bliżej, czyli ci, którzy latają z Warszawy, mogliby wybierać w przypadku braku likwidacji inne linie i lecieć z przesiadką przez Amsterdam, Frankfurt czy inne huby tych konkurencyjnych linii lotniczych. W momencie, kiedy się przesuwamy w tę większą odległość, to wówczas mamy sytuację taką, że ta konkurencja nie jest groźna, bo mamy innych pasażerów lokalnych, a patrząc z punktu widzenia kogoś, kto leci z Delhi do Toronto czy z Taszkentu do Nowego Jorku, to dla niego nie ma tak naprawdę znaczenia, w jakim miejscu się przesiada. I dodatkowo jeszcze jest sytuacja taka, że lotnisko w Pyrzowicach już mamy. Według założeń dotyczących Baranowa, takich jeżeli wszystko będzie szło korzystnie, to możemy czy to lotnisko w ciągu 4 lat wybudować, czyli w roku 2028 uruchomić, ale też różne projekty miewają opóźnienia. Może to nie być 4 lata, może być to 7 lat czy 10. Natomiast nawet jeżeli byłoby to te 4 lata, to przepustowość lotniska Chopina nie wyczerpie się za 4 lata, tylko prawdopodobnie w tym roku, może w przyszłym, i trzeba będzie szukać rozwiązania alternatywnego. I wówczas, a lotnisko Pyrzowice już mamy, i w tym momencie możemy już tam te dodatkowe loty umieszczać i nie przepuścić szansy, którą mamy, bo w tej chwili jest, można powiedzieć, znakomity okres dla rozwoju lotnictwa w Polsce, ponieważ ze względu na wojnę na terenie Ukrainy i zablokowanie lotów z Unii Europejskiej, z wielu krajów na teren Rosji, Moskwa jest wykluczona jako hub przy szeregu tras, czyli już mamy mniejszą konkurencję wobec Azji Środkowo-Wschodniej czy innych terenów.
Z kolei też mam sytuację taką, że osoby chcące lecieć na teren Ukrainy czy z Ukrainy lecieć za granicę muszą korzystać z sąsiednich krajów i tutaj mamy tak, że dla dużej części Polska jest tutaj najlepiej dla nich skomunikowana. Jest też lotnisko w Kiszyniowie, które czy w Bukareszcie, ale one mają mniejsze loty i tutaj możemy właśnie, i oni już w tej chwili latają, natomiast w momencie, kiedy zostaną wznowione loty na teren Ukrainy, to będą już latali od siebie i z przesiadką w tym momencie ta przepustowość będzie musiała być większa, bo będą musiały wrócić loty do tych licznych miast na terenie Ukrainy i wtedy już nie będziemy mieli tej naturalnej przewagi, a w tej chwili już też mamy sytuację taką, że jak ktoś leci z Ukrainy za granicę czy do Ukrainy, to często jedzie do Polski i potem leci do Monachium czy do Amsterdamu czy do Frankfurtu, żeby lecieć dalej, bo stamtąd ma połączenia do tej miejscowości, do której leci. W związku z tym tutaj możemy szybciej nie mieć ryzyka, że lot będzie musiał przygasić te loty. Tutaj mamy, zaznaczyłem na mapie sieci kolejowej kropki Baranowa i Pyrzowic i tu rzeczywiście tutaj w pełni się zgadzam z tym, że musimy uzupełniać te połączenia, czyli te linie na Mazura, widzimy, mamy braki, czy linie z rejonu właśnie Baranowa przez Płock do Włocławka, która też da taki skrót i kolejne połączenia. Teraz to są linie, które trzeba wybudować, natomiast w rejonie Pyrzowice jest ta dolna niebieska kropka, one leżą na linii kolejowej właśnie już istniejącej. Tutaj też niewiele mniejsze uzupełnienia mogą dać możliwość już jakby szybszego skomunikowania, bo tak jak obserwujemy Niemcy, to tam trwa ta rozbudowa tych linii wysokiej prędkości już od lat 80. Dzieje się ona stopniowo i też u nas to wszystko od razu się nie wydarzy i tutaj już wpięcie w tą sieć będzie możliwe. I także to co właśnie wspomniałem, że też jeżeli patrzymy w szerszym niż polski kontekście właśnie z punktu widzenia rozwoju, bo z punktu widzenia skonkurowania Polski, to ta budowa sieci ogólnopolska, tutaj nie mam żadnej polemiki, natomiast patrząc, jeżeli chcemy dawać możliwość zarabiania lotowi i skomunikowania właśnie Polski jako tego hubu, to tutaj połączenie z tymi liniami jest właśnie korzystne i też właśnie podłączenie, że mając bliżej lotnisko, na przykład mamy lepszą pozycję konkurencyjną w stosunku do Wiednia, który jest dla Słowacji na przykład takim naturalnym hubem, czy też po części, dlaczego więc możemy to włączać i rozwijać. Tutaj mam rzut z planu zagospodarowania województwa śląskiego po roku 2020, gdzie widzimy, tutaj jest na szaro, jest zaznaczony obecny teren lotniska Pyrzowice, takimi kreseczkami za trzymi nad tym jest planowana jego rozbudowa, tam taki rąb to jest planowane centrum logistyczne. Ta rozbudowa też tam jest po części planowana i się toczy. Tutaj to przeniosłem tak mniej więcej, na ile umiem, na widok z map Google, jak mamy to położenie. Czyli widzimy, na dole jest płyta lotniska. Wyżej mamy dwa pasy startowe. Jeden to jest wcześniejszy pas startowy, to bliżej tej płyty, dalej jest następny pas startowy istniejący. Niebieskie to jest obwód tego planowanej strefy lotniska. Na żółto wyłączyłem obszary, gdzie jest istniejąca zabudowa i tu pozwoliłem sobie to nałożyć. Ale przepraszam, tu jest jeszcze właśnie ze studentami tutaj Przemysław Graczyk i Karolina Hałas w ramach zajęć na Politechnice Lubelskiej. To było naniesiony taki przez analogię wzorowany na lotnisku Berlin-Brandenburg czy lotnisku w Berlinie, ułożenie z zasadą taką, że robimy nowy pas startowy w odległości 1200 metrów, czyli takiej odległości, jaka pozwala samolotom lądować całkowicie niezależnie, z budową nowego terminala przy zachowaniu terminala na południu. To jest podobnie jak została zrobiona przebudowa berlińskiego lotniska Schönefeld na lotnisko Berlin-Brandenburg. I tutaj widzimy jeszcze raz ten układ właśnie tego położenia i na tle, tu mamy na tle lotniska Heathrow, które ma 100 milionów
pasażerów. Widzimy, że to jest porównywalna wielkość, to co już jest w planie zaznaczone, a tam mamy jeszcze możliwości tego rozbudowania w dalszej kolejności, w kolejnych kierunkach. Oczywiście tu 100 milionów nie osiągniemy, bo w Heathrow po prostu latają wyłącznie duże samoloty. No u nas jako taki hub dla regionu będą to musiały być mniejsze samoloty. To jest z kolei lotnisko Newark, jedno z lotnisk Nowego Jorku, obsługujące 50 milionów pasażerów podróży rocznie, w związku z tym też to jest, widzimy, porównywalna wielkość, czy lotnisko Barcelona El Prat, też wielkość porównywalna, czy też lotnisko Berlin-Brandenburg, czy tutaj też dużo się mówi o wojskowej roli lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tu widzimy jest lotnisko Ramstein, czyli główne lotnisko NATO w Europie. No ono jest nawet wyraźnie mniejsze niż ten obszar, aczkolwiek oczywiście trzeba pamiętać, że jest to lotnisko wyłącznie wojskowe, a w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego czy takie lotniska, no tutaj ta funkcja wojskowa będzie jako jedną z funkcji tam towarzyszących. Oczywiście tutaj dałem jakby można powiedzieć tendencyjny wybór. Jeżeli porównamy z lotniskiem w Istambule nowo wybudowanym, jest to lotnisko dużo większe i to, co jest planowane docelowo dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, to raczej właśnie przypomina te wielkości, które są w przypadku lotniska w Istambule. Natomiast no też patrząc jakby na teraz i na to, żeby lot nie stopować. I też co istotne, że też właśnie no mamy ryzyko pewnego lobbingu ze strony tych, którzy nie będą chcieli, żeby lot się rozwijał, i wtedy to może właśnie opóźniać budowę lotniska w Baranowie. A tutaj jakby ta wersja to pozwala, że w zasadzie już w tej chwili tyle, ile zajmują kwestie organizacyjne, można loty lokować. No, lotnisko w Pyrzowicach działa całodobowo w przeciwieństwie do lotniska Chopina, więc już w tej chwili jest taka możliwość. Jest tam możliwość 32 operacji, czyli łącznie startów i lądowań na godzinę, więc to jest tak, że to może już zacząć działać i można stopniowo właśnie rozwijać i budować obok, po drugiej stronie właśnie istniejącego pasa startowego nowy terminal w tym samym czasie, tak jak to miało miejsce w przypadku lotniska Berlin-Brandenburg. Dziękuję serdecznie. Pamiętajmy też o tym, że Centralny Port Komunikacyjny to również jest projekt polityczny i te różne koncepcje, czy to właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako nowej inwestycji, czy być może rozbudowy któregoś z aktualnie istniejących już lotnisk, no to są tematy, które co rusz wzbudzają dyskusje polityczne z różnej strony w zasadzie sceny politycznej w Polsce. Przypomnę tylko, że podczas Rady Gabinetowej premier Donald Tusk powiedział, że cytuję, wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o te inwestycje. Niedawno pan Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK, wspomniał o tym, że projekt CPK nie będzie skasowany, ale najpierw potrzebne będzie jego urealnienie i optymalizacja. I chciałbym zapytać się pani poseł Pauliny Matysiak, czy projekt CPK to projekt polityczny, czy realnie potrzebna inwestycja i czy CPK powinno być kontynuowane? Dziękuję za pytanie. W zasadzie chciałam zacząć swoją wypowiedź właśnie od tych najnowszych wypowiedzi pana pełnomocnika Laska, który właśnie na Kongresie Projektantów i Inżynierów powiedział, że projekt CPK nie będzie skasowany, ale będzie, to już pojawiło się w cytacie, urealniony i optymalizowany. Oczywiście nikt nie wie, co dokładnie to znaczy i myślę, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Warto, żeby opinia publiczna się tego dowiedziała, no ale może koniec końców ta informacja też z ministerstwa do nas trafi. Jeżeli chodzi o to, czy projekt jest polityczny, no ja mam poczucie, że każda inwestycja, którą prowadzi państwo, no jest projektem politycznym,
I warto pamiętać, że zwłaszcza przy takich dużych projektach, które są realizowane przez państwo, no, potrzebna jest pewna kontynuacja, takie sztafetowe myślenie, bo rzadko kiedy przy tak dużych projektach realizuje to jedna ekipa, jedna strona polityczna i przy projekcie CPK-u też dokładnie to widać, że ta część projektowa, która była realizowana za czasów Prawa i Sprawiedliwości, no dobiega do końca, no i czas na realizację, chociaż już pierwsze prace budowlane oczywiście też się rozpoczęły, bo mamy na przykład palowanie w Łodzi, trwają prace i każdy, kto w centrum Łodzi czasami ma okazję się pojawić, to widzi ten oznakowany teren budowy, no ale będzie ten projekt kontynuował kolejny rząd. Liczę na to, że ten projekt zostanie zrealizowany i przede wszystkim tak, nawiązując do tej wypowiedzi podczas Rady Gabinetowej, przy dyskusji o tym projekcie mamy do czynienia z wieloma no, różnymi manipulacjami i nieścisłościami, no bo pan premier Tusk no, nie powiedział prawdy, ponieważ nie ma takich ekspertyz, które mówią o tym, że nie ma sensu budować tego hubu lotniczego. Wręcz przeciwnie, tu już przedmówca, pan Hubert Dramer też wspominał o tych analizach dotyczących CPL-u. One gdzieś chyba wybrzmiały też w tym wprowadzeniu. I tak naprawdę te analizy pochodzą z czasów różnych rządów. Ja już nie chcę wracać do tej koncepcji z lat 70., ale i zarządów PO-PSL i później PiS-u, te analizy jasno potwierdzały zasadność budowy nowego lotniska właśnie ze względu na to, żeby nasz krajowy przewoźnik, polskie linie lotnicze mogły też się rozwijać. I ta potrzeba była jasno widoczna, są na to dokumenty, one są też dostępne i z tymi ekspertyzami można się zapoznać, więc ta informacja pana premiera no nie była prawdziwa. No, oczywiście możemy się zastanawiać, kto mu podsunął nieprawdziwe informacje i czemu się na nie powoływał, ale mamy to jasno na piśmie, bo i organizacje fact-checkingowe dostały odpowiedź z kancelarii premiera, że takich ekspertyz nie ma. Ja w odpowiedzi na swoją interpelację dostałam na piśmie odpowiedź od pana pełnomocnika Laska, który zalinkował mi do tych ekspertyz dostępnych na stronie spółki CPK i jasno widać, że te ekspertyzy są, można się z nimi zapoznać. Dużo nieścisłości i dużo też obietnic od jesieni związanych chociażby z obietnicami audytów. Warto podkreślić, że te audyty się nie odbyły. One, cztery postępowania zostały umorzone z różnych powodów. Kolejne no, są w toku, trwają nabory też wydłużone do końca kwietnia. Tak naprawdę to, z czym mamy do czynienia, to z analizą dokumentacji, która była dostępna w spółce. Znaczy trudno to nazwać formalnie, że to były audyty. To była po prostu informacja, którą przeprowadzili na zlecenie pana pełnomocnika, pracownicy spółki. I oczywiście ja to wszędzie powtarzam, jasna sprawa, że do takiego sprawdzenia, takiej kontroli podsumowanie powinno dojść, no bo nowy zarząd spółki, nowy pełnomocnik doskonale powinien wiedzieć, co się działo, za co on odpowiada, za co odpowiadają poprzednicy, żeby tutaj mieć no, jasne takie pole działania. Informacje ze spółki pan pełnomocnik Lasek już otrzymał, otrzymał je pod koniec marca, ale no, w zasadzie opinia publiczna też z wynikami tych podsumowań się nie zapoznała. Natomiast tu może być ciekawa informacja. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury będzie temat związany właśnie także z samym projektem, z rozwojem sieci kolejowej i linii dużych prędkości, więc być może też tam się czegoś dowiemy w kontekście przyszłości projektu. Co tu jeszcze można dorzucić? Ja może jeszcze dodam o kilku sprawach, które też były bardzo kontrowersyjne i wywołały dużo emocji, czyli braku złożenia wniosków o środki unijne na elementy na rozwój tego projektu związane z TPK-iem. Z czterech wniosków zostały złożone dwa, a dwa zostały odsunięte w czasie, w tym bardzo ważny wniosek na budowę linii kolejowej między Warszawą a Łodzią, a także wniosek na finansowanie zrealizowania, przygotowania projektu węzła Centralnego Portu Komunikacyjnego. Te wnioski nie zostały złożone i w zasadzie tak naprawdę z bardzo dziwnych powodów, bo posłowie podczas posiedzenia w Sejmie usłyszeli, że były niedojrzałe. Żałe, to jest dokładny cytat,
A potem można było przeczytać w jednym z wywiadów z ministrem Laskiem, że on to mówił w kontekście tego projektu na węzeł, że on nie został złożony, ponieważ nie ma decyzji kierunkowej, co dalej z losami projektu. Więc widzimy, że tutaj dużo nieścisłości, dużo niedomówień, choć w mojej opinii powoli patrząc też na wypowiedzi pana ministra, widać zmianę nastawienia i przynajmniej traktując tak bardzo dosłownie te jego wypowiedzi o kontynuacji tego projektu, no takie no raczej no zielone światło, żeby ten projekt kontynuować. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłam, diabeł tkwi w szczegółach i pytanie o to, co to znaczy urealnienie, czy jakieś elementy zostaną ścięte, czy ten projekt jakoś znacząco zostanie zmieniony, no bo tych szczegółów nie znamy. Na pewno to, co warte jest podkreślenia, że ze względu na te opóźnienia i przeciąganie no, tych audytów, zebrania jakichś wniosków, projekt już nabrał opóźnienia i warto też podkreślić, że tak naprawdę tracimy na tym my wszyscy. Traci na tym Polska, także z tytułu tych poniesionych wpływów do budżetu państwa. One będą opóźnione w czasie. Analizy, które mamy dostępne, jasno mówią, że ten projekt się w ciągu kilkunastu lat od wybudowania zwróci. Więc tak naprawdę każdy miesiąc opóźnienia to są realne koszty dla nas, dla naszego kraju i dla przyszłych pokoleń. A ponieważ już ostatnie może zdanie, a ponieważ dyskutujemy podczas dyskusji no, takiej samorządowej, byście dzisiaj nie przenali. Analizujemy wszystkich możliwych wariantów linii kolejowych. Chciałabym powiedzieć o konkretnym tym połączeniu między Warszawą a Łodzią. Ja też jestem z województwa łódzkiego. Też korzyściach dla mojego rodzinnego miasta Kutna. Co prawda tam nie ma bezpośredniego połączenia i żadna szprycha nie przechodzi. Natomiast no, te korzyści także dla miasta średniego są no, bardzo znaczące. Przede wszystkim możliwość szybkiego dojazdu do lotniska. 80 km, godzina jazdy autem, 40 minut pociągiem, wzrost takiej atrakcyjności biznesowej dla mojego rodzinnego miasta. Też myślę, że to jest w ogóle też szansa na odwrócenie pewnych negatywnych trendów demograficznych dla takich miast średniej wielkości, takich właśnie jak Kutno, jak Żyrardów, Skierniewice, Łowicz, Sochaczew. Bo warto tutaj przypomnieć, że ta poprawa dostępności komunikacyjnej też zmienia nasze podejście do tego, gdzie szukamy pracy, gdzie mieszkamy, czy możemy łatwo komunikacją zbiorową dojechać. Pewnie dużo można byłoby jeszcze o tym mówić, natomiast ostatnie już zdanie związane powiedzmy z przywoływanymi przez pana redaktora kwestiami, czyli że może niekoniecznie te szprychy, tylko rozwój transportu w regionach. Znaczy moim zdaniem to się absolutnie nie wyklucza, trzeba robić jedno i drugie. I dostępność komunikacyjną w regionach należy poprawiać. I oczywiście można to robić. To, że ten projekt pod względem rozwoju linii kolejowych jest bardzo ambitnym projektem. To jest prawie 2000 nowych kilometrów linii kolejowych, których no, brakuje w polskiej sieci. To jest jedno, ale to nie znaczy, że zarządca infrastruktury PKP PLK nie będzie podejmował żadnych innych działań, nie będzie rozbudowywał sieci, modernizował, dobudowywał tam, gdzie potrzebne są drugie tory, żeby poprawiać te możliwości przemieszczania się. Jedno z drugim się nie wyklucza i oczywiście to trzeba robić po prostu dwutorowo. Dziękuję serdecznie. Okay. Czyli tak próbując podsumować tę część naszej dyskusji, mamy w zasadzie konkretną koncepcję. Ta koncepcja już jest i w zasadzie nawiązuje w dużej mierze do koncepcji, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich nawet kilkudziesięciu lat. Mamy kilka koncepcji alternatywnych, z których również możemy w pewien sposób korzystać, ale mamy również dosyć sporo niedomówień, niedopowiedzeń i takich kwestii, które gdzieś mogą budzić różnego rodzaju wątpliwości. No, pojawia się potrzeba oczywiście wyjaśnienia tych wątpliwości, rozjaśnienia całej sytuacji, ale chciałbym jeszcze, zbliżając się ku końcowi naszego spotkania, dopytać się Państwa ekspertów, co z Okęciem, dlatego że słyszymy o tym, że lotnisko na Okęciu nie może się w zasadzie już rozwijać, no bo tam ograniczają je kwestie środowiskowe. Z drugiej strony lotnisko CPK, tak, Centralny Port Komunikacyjny, pewnie będzie, być może, powodował jakąś konkurencję między tymi dwoma portami.
Właśnie, co Państwa zdaniem powinniśmy zrobić jako Polska, jako kraj z lotniskiem Chopina? Pani poseł. To tutaj odpowiedź jest krótka. Założenie CPK i oddania tego nowego hubu lotniczego no, wiąże się z zamknięciem lotniska Chopina. Tutaj absolutnie pozostawienie Chopina do działania hubem lotniczym no, będzie się po prostu wykluczało, będzie kanibalizowało ten ruch i nie pozwoli na taki sensowny rozwój. Natomiast i może tak, faktycznie ten temat mocno teraz wybrzmiewał także w kampanii niedawnej, samorządowej. Byli tacy zdeklarowani przeciwnicy, zdeklarowani zwolennicy. Natomiast no, warto może tutaj też uspokoić warszawiaków czy tych, którzy korzystają z tego lotniska, że naprawdę to w ogóle jakby nie jest temat, który będzie dotyczył najbliższych 5 lat. Z Okęcia jeszcze przez myślę, że spokojnie kolejnych 8-9 lat mieszkańcy będą latać, ale trzeba poważnie podejść do tego, co dalej po prostu z tym terenem w środku miasta, tak dużego miasta, jakim jest Warszawa, bo to jest wielka szansa dla naszej stolicy. Wiemy, że brakuje mieszkań, ten teren można świetnie zagospodarować i oczywiście należy się do tego dobrze przygotować, żeby tego nie zostawiać na sam koniec. Myślę, że tutaj może więcej będzie mógł w temacie zagospodarowania tematu powiedzieć pan Tramer, który jest architektem. Myślę, że to jest duże wyzwanie i ambitne podejście do tego, żeby Warszawa otrzymała nową dzielnicę mieszkaniową, usługową, którą naprawdę można zaadaptować na wszelkie potrzeby tak dużego miasta i takiego miasta, do którego ludzie chcą przyjeżdżać i w którym chcą żyć i w którym chcą się rozwijać. Więc jeżeli chodzi o lotnisko Chopina, ono po prostu, jeżeli będziemy chcieli realizować tę koncepcję tak, jak ona została wymyślona, będzie musiało być zamknięte. Dziękuję serdecznie. Panie Hubercie, pan Hubert został wywołany, więc oddam głos. Więc tutaj, no ja bym tu właśnie powiedział, że jednym z punktów wyjścia do tej mojej koncepcji alternatywnej jest kwestia tego, że posiadanie lotniska tak blisko centrum miasta jest dużym atutem i wiele miast, które mają znaczenie nieproporcjonalne duże do swojej małej liczby mieszkańców, jak Amsterdam, Zurych czy Frankfurt nad Menem, mają lotniska właśnie w podobnej odległości, czy Kopenhaga, czy Madryt, który no, jest większy od Warszawy, też ma w podobnej odległości. I też o ile rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w stanie zapewnić równie szybki dojazd koleją do CPK w Baranowie co do Okęcia, to będzie to dojazd ze stacji kolejowej konkretnie położonej. Natomiast już dla dojazdu z różnych punktów miasta konkretnych, czy na przykład z dzielnicy biznesowej na tak zwanym Mordorze na południu Warszawy, która powstała właśnie dlatego, że przedstawiciele zagranicznych firm w jednocyfrową liczbę minut są w stanie dojechać z lotniska do swojego przedstawicielstwa, to już jest duży problem. I też mamy doświadczenia takie, że były miasta jak Oslo czy Monachium, gdzie po wybudowaniu nowego lotniska zostało stare lotnisko zamknięte. To jest też wiele przypadków, gdzie to lotnisko pozostało i stanowiło pewien właśnie problem. Na przykład najbardziej znany przykład to jest Montreal, gdzie lotnisko Mirabel na skutek niezlikwidowania lotniska Dorval samo przestało, właśnie przegrało tę konkurencję. I tutaj jest taka rzecz, że z punktu widzenia jakby egoistycznych interesów Warszawy jest to, ale też może jako ośrodka gospodarczego jest to korzystne mieć to Okęcie. Co więcej, jeszcze jest sytuacja taka, że istnieje część pasażerów, dla których to, że jest lotnisko małe, to jest też atutem, że jest łatwiejsza przesiadka i w tym momencie mając ten hub duży gdzie indziej dalej, który nie będzie konkurował z Warszawą, można będzie zachować tę alternatywę dla tych, którzy zapłacą trochę więcej za bilet, ale się przesiądą na mniejszym lotnisku, bo też jak zobaczymy na przykład Paryż czy Londyn, które są dużo większymi metropoliami, to mamy w Paryżu coś w rodzaju duoportu, że funkcjonowało lotnisko Le Bourget i Orly, potem zbudowano Charles de Gaulle, mamy Charles de Gaulle i Orly, czy w Londynie można powiedzieć, że wręcz jest Quintoport, że jest
To jest wielkie lotnisko Heathrow, które jest głównym hubem i szereg lotnisk łącznie z lotniskiem właśnie London City Airport, położonym w podobnej odległości jak Okęcie od centrum miasta, gdzie ci właśnie pasażerowie biznesowi dolatują. To jest Warszawa jest, nie jest aż tak dużym ośrodkiem, żeby mieć pewność, że dwa lotniska duże je obsługujące się utrzymają. Stąd też ta moja propozycja tej alternatywnej lokalizacji. Natomiast jeśli chodzi o tereny pod zabudowę, to w Warszawie jest dużo terenów pod zabudowę, tereny czy na Odolanach, czy w Porcie Praskim, czy przy centrum, czy szereg różnych terenów. Jeżeli byśmy chcieli, no też to Okęcie to nie jest zupełne centrum, jest to niedaleko, ale jednak 8 kilometrów od centrum. Jeżeli byśmy szukali takich terenów, no to mamy lotnisko na Bemowie. Ja też byłem przez 4 lata w składzie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie i za mojej kadencji drugiej była też omawiane nowe studium. I wielokrotnie była taka sytuacja, że my jako członkowie komisji podnosiliśmy, że gdzieś jest jakiś teren, gdzie dla jego rozwoju przydałaby się gęstsza zabudowa i dostawaliśmy odpowiedź, to proszę nam wskazać, skąd zabrać tej zabudowy, bo mamy tych terenów pod zabudowę w Warszawie zbyt dużo i w związku z tym, jeżeli państwo mówią, żeby tutaj dodać, to my musielibyśmy skądś zabrać, bo są regulacje, które właśnie też nie pozwalają tej zabudowy planować. Więc można powiedzieć, że w jednym kawałku pewnie nie ma nigdzie tak dużego terenu, ale są pewne spore tereny. W związku z tym z punktu widzenia takiego bezpośrednich możliwości zawodowych dla architektów, no to jest fajnie móc, podobnie jak w Monachium, na terenie dawnego lotniska wybudować wielką, wielką dzielnicę, ale z punktu widzenia tej możliwości zabudowy, czy zabudowy mieszkaniowej, to też jest kwestia głównie woli politycznej, żeby rzeczywiście te mieszkania socjalne, czy mieszkania, tak jak był program Mieszkanie Plus z możliwością dojścia do własności, czy różne, rzeczywiście je zacząć budować, one nie muszą być budowane w jednej dzielnicy, więc tutaj tu myślę, że no tutaj jakby to posiadanie Okęcia jest z punktu widzenia Warszawy, a też patrząc na problem mieszkaniowy w Warszawie wynika z tego, że wiele ludzi przenosi się do pracy do Warszawy. Gdybyśmy mieli właśnie w innym regionie ten impuls rozwojowy w postaci lotniska, na przykład w Pyrzowicach, gdzie jest dużo miast, z których ludzie często się przenoszą do Warszawy, to też ten impuls do rozwoju biznesu, czy też lokalizacji różnych inwestycji, organizacji różnych wydarzeń. Na przykład teraz mamy sytuację taką, że różne wydarzenia dotyczące Ukrainy dzieją się w Polsce, bo niektórzy się boją jechać na teren Ukrainy i wtedy, jeżeli to lotnisko będzie gdzie indziej, to też niekoniecznie będzie to wszystko musiało być w Warszawie. Główne centrum kongresowe mamy w Katowicach, więc też taka dywersyfikacja byłaby korzystna i też by obniżyła tą wielką presję na rynek mieszkaniowy w Warszawie. Dziękuję serdecznie. Tutaj pani poseł widzę ad vocem. Tak, chciałabym do kilku rzeczy się odnieść. Jasne, ja przyjmuję te argumenty, zresztą w kampanii samorządowej też nasza kandydatka Magdalena Biejat wskazywała konkretne miejsca, w których można rozpocząć już teraz budowę mieszkań, które mógłby budować samorząd i one są do zagospodarowania. To nie jest tak, że tylko jedyny teren do tego rozwoju miasta jest na Okęciu, natomiast mówię o tym, że w sytuacji zamknięcia tego lotniska, ten teren jest do zagospodarowania i to jest niewątpliwie bardzo duża szansa dla miasta. Patrząc na ten argument z wygody, to wydaje mi się, że warto się upomnieć o mieszkańców tych miejscowości, które leżą na linii do lotów. To naprawdę nie jest duża sztuka, żeby wpisać sobie wyszukiwarkę Google hałas, lotnisko Okęcie, niedogodności i wyskoczy naprawdę gro artykułów o tym, jak z tym hałasem muszą się mierzyć na co dzień mieszkańcy na przykład Piaseczna. Nowe lotnisko niweluje ten problem i pozwala korzystać przez całą dobę z tego lotniska, bo wiemy, że tutaj te ograniczenia środowiskowe w Warszawie na to nie pozwalają i na pewno to się nie zmieni, bo to by po prostu uruchomiło
możliwość bardzo dużych rekompensat, więc myślę, że warto popatrzeć na to też z tej perspektywy także tych mieszkańców, którzy nie mieszkają w samym centrum miasta, bo tak jak tutaj się zgodzimy, ten dojazd na Okęcie będzie szybki, nie z każdego miejsca i warto też podkreślić, że z tego lotniska korzystają też mieszkańcy z innych miejscowości. To nie jest lotnisko tylko dla warszawiaków, to jest nasze główne lotnisko, z którego korzystają mieszkańcy całego kraju, do którego też często dojeżdżają. Sama dzielnica jest, samo Okęcie jest dobrze skomunikowane mimo dalekiej odległości. Przecież tam mamy dojazd koleją, więc to jest świetna szansa dla tej nowej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. To tylko tak zostawię, natomiast upominam się o tych mieszkańców, którzy naprawdę teraz no, cierpią, znoszą hałas ze względu na normalne funkcjonowanie tego lotniska. Średnio to jest 228 odlotów każdego dnia, w szczycie, w sezonie, w wakacje to około 300 lotów z samego Poznania, Katowice i też no, to, że to lotnisko jest położone dalej, to tylko 47 lotów. Znaczy naprawdę, proszę sobie wyobrazić mieszkanie w domku jednorodzinnym i starty tych kilkuset samolotów każdego dnia. Myślę, że warto to też o tym pamiętać i uwzględnić to także w naszych decyzjach. Dziękuję. Tak, dziękuję serdecznie. Oczywiście kwestie środowiskowe, kwestie zanieczyszczenia hałasem są szalenie istotne. Czy pan, panie Patryku, chciałby się jakoś odnieść do tych kwestii, które tutaj zostały powiedziane? Tak, to jeśli chodzi o kwestie Okęcia i przyszłości, bo oczywiście warunkiem powstania CPK jest likwidacja lotniska Okęcie. To jest warunek wpisany w koncepcję, wpisany w decyzję środowiskową. Nie, nie, w ogóle nie rozmawiajmy, że lotnisko zostaje. Nie, nie, nie zostaje. I generalnie to jest trend w dużych miastach, że lotniska duże się wynosi poza miasto. To jest trend związany z nowoczesnością i z pewnym podejściem takim właśnie cywilizacyjnym. Mówienie, że to jest jakiś atut, że w środku miasta lądują samoloty, to jest jakaś niesamowita prowincjonalność. To w ogóle jest nieprawdopodobne. Tak jakby się cieszyć, że wszędzie mamy miejsca w centrach miast parkingowe i wszędzie każdy kawałek trawnika ma być zastępowany przez miejsce parkingowe. Co do koncepcji hubu w Katowicach. Ja, jeżeli my jesteśmy przy Katowicach, to może zadam Państwu pytanie, dlaczego kopalnie powstały na Śląsku, a nie na Mazurach? No, no to wiadomo, że był węgiel, natomiast... No właśnie, ponieważ tam był potencjał... Samolot sobie przywozi, a nie musi ponieważ wykopywać tam był, ponieważ tam był potencjał, warunki do powstania kopalni, dlatego tam zbudowano kopalnię. I tak samo jest z hubem. Hub buduje się w oparciu o potencjał, a potencjał i dopiero do tego potencjału dodaje się pasażerów przesiadkowych z innych miejsc. Nie powstanie żaden hub w Katowicach. Już abstrahuję nawet od tego, że obok jest bardzo silne, silniejsze niż katowickie lotnisko w Krakowie, które by kanibalizowało olbrzymią część tego ruchu na wstępie, ale on nie powstanie ze względu na to, że cały Śląsk i cała Małopolska ma mniejszy potencjał usieciowienia, mniejszy potencjał rynku lotniczego niż rynek warszawski, który tak naprawdę to jest olbrzymia część, 40 parę procent ruchu lotniczego. Więc myślenie, że tam się coś zbuduje, można zbudować drugi pas, to nie ma problemu. Tylko nie zbuduje się tam hubu, bo tam nie ma potencjału na powstanie hubu. Również nie ma żadnego potencjału na to, bo to oczywiście fajnie rysować te okręgi, mówić o populacji, że będą dojeżdżali Czesi i Słowacy i koleją. Nie będą, bo musieliby oni zbudować za swoje pieniądze linie kolejowe, które będą w to miejsce prowadziły. My na to jako kraj nie mamy żadnego wpływu, bo to jest poza naszym bezpośrednim wpływem naszej dyspozycji politycznej, budowa tamtej infrastruktury, a oni mają inne potrzeby, bo też będą poprawiali swoje skomunikowanie wewnętrzne i ewentualnie niektóre projekty międzynarodowe pojedyncze dla Trójmorza. Także to jest fajna intelektualnie koncepcja. Natomiast z punktu widzenia rynku lotniczego, i powie to każdy absolutnie fachowiec, nie ma takiej możliwości, żeby tam został zbudowany hub. Hub w Polsce ma szansę powstać wyłącznie w oparciu o rynek warszawski, do którego dodaje się potoki ruchu no, tego przesiadkowego z innych
z innych krajów. Natomiast wrócę do tego Okęcia. 800-700 hektarów to prawdopodobnie w żadnym mieście w Europie nie ma, żadnej stolicy nie ma takiego potencjału niesamowitego, urbanistycznego na nową, wspaniałą dzielnicę. Ale w Polsce to jest jeszcze jeden potencjał, bo jeżeli ta dzielnica powstałaby w oparciu o budownictwo uspołecznione, to jest potencjał rozłupania tej tyranii deweloperów. Oczywiście deweloperzy są powiązani z interesami politycznymi. Jak oni to słyszą, to prawdopodobnie dostają w tej chwili zawału, dlatego że jeżeli w Polsce na przykład tym budownictwem zajęłyby się banki, gdzie marża w bankach jest na poziomie 3, 4, 5% i tak jak w Niemczech zaczęliby budować mieszkania na wynajem, to marże w deweloperce spadłyby radykalnie, pewnie do 30% albo jeszcze niżej. To jest dla tych ludzi, którzy są świetnie poukładani z politykami, nie tylko samorządowymi, to jest absolutnie katastrofa, rozwalenie ich core biznesu, podstaw do tego biznesu, ponieważ rynek warszawski nieruchomości jest w ogóle benchmarkiem dla rynku deweloperskiego w całej Polsce. I 800 hektarów tam świetnie zaprojektowane, rozbudowywane przez kolejne kilkanaście lat, to jest coś, co jest bardzo korzystne społecznie, ale narusza bardzo poważne interesy, które naruszyć należy w interesie społecznym. Dziękuję serdecznie. Widzę, że pan Hubert Tramer jeszcze zgłosił ad vocem. Tak, to tutaj tak. Znaczy, jeżeli chodzi o potencjał warszawski, to z jednej strony mamy to, że z Warszawy lata najwięcej pasażerów, to jest dlatego, że z Warszawy jest najwięcej połączeń, najwięcej samolotów. I to nie jest tak, że wszyscy, którzy lecą z Warszawy, to są pasażerowie, którzy mieszkają czy załatwiają sprawy związane z lotem w Warszawie. I tak samo jak widzimy, że wybudowanie autostrad spowodowało, że ludzie zaczęli jeździć tymi autostradami, i tak samo wybudowanie tej linii do Giżycka spowoduje, że tam będzie jeździć dużo więcej ludzi niż się wydaje, bo zawsze tak jest, że jak są dobre połączenia, no to po prostu ludzie, którzy muszą polecieć, czy będąc z Lublina, czy też nie wiem, czy nawet z Białorusi, czy skądkolwiek, to szukają najbliższego lotniska. Jeżeli chodzi o połączenia przesiadkowe, to LOT właśnie, będąc właśnie umiejętnie rozwijając politykę hubową, ma już połączenia, tak jak na przykład z Wilna, Kiszyniowa czy z Astany, gdzie 80% pasażerów jest pasażerami przesiadkowymi. Czyli tutaj jakby ten układ hubowy ma duże znaczenie. Też jeżeli chodzi o skłonność do latania, to też z tego, co mam ogląd, to ludzie ze Śląska są osobami, które na przykład bardziej latają na wakacje niż ludzie z Mazowsza, więc tutaj ten potencjał istnieje i tutaj też jeżeli chodzi, no bo mamy siedziby firm, często mamy w Warszawie mamy ich więcej, natomiast już w przypadku, nie wiem, na przykład rozwoju przemysłu, to południowej Polsce nie jest go mniej. Te kraje z nami sąsiadujące, oczywiście może być tak, że chcąc rozwijać swoje huby, nie będą kierowały tych linii kolejowych w tą stronę, natomiast też tam kolej się rozwija, jest, może ma mniejsze średnie prędkości niż u nas, ale częstotliwość kursowania dużo większą. I zresztą no, w założeniach CPK też jest założenie takie, że on będzie właśnie ściągał pasażerów z tamtych krajów, więc tutaj jest ten potencjał, a też no, potencjał demograficzny, potencjał lokalizacji firm się nakłada. No i tak jak powiedziałem, że mamy też tą dużą liczbę pasażerów przesiadkowych, a też jeżeli chodzi o tyranię deweloperów, to nie jest kwestia taka, że jak będziemy mieli jedną dzielnicę, to ona nagle spowoduje jeden teren uruchomimy, tylko to jest kwestia woli politycznej w szerszej skali. Co więcej, też nie byłoby chyba dobrze, jakbyśmy mieli dzielnicę o jednym rodzaju charakteru zabudowy. No, zabudowa społeczna powinna być wkomponowywana w tereny o innej zabudowie i na terenie Warszawy
Też takie tereny mamy i też to budownictwo społeczne też nie powinno być rozwijane tylko w Warszawie, tylko w całej Polsce. Jeżeli chodzi o podobne tereny, no to na przykład w Madrycie mamy duże tereny uruchomione zresztą pomiędzy lotniskiem położonym nieco dalej niż warszawskie, chyba 11 kilometrów od centrum. A centrum, a z kolei w Berlinie zostało zlikwidowane lotnisko Tempelhof, miano tam budować nową dzielnicę. Ale mieszkańcy zaprotestowali, powiedzieli, że chcą, żeby był to park, tereny naturalne, więc różnie bywa. A co do tego, że jest to, można powiedzieć, że kiedyś lotniska były bliżej, natomiast no bywa różnie. Mamy miasta jak Londyn, gdzie jest Heathrow, ale uzupełnione to lotnisko centralne, natomiast cały szereg miast, jak czy w Oslo jest nowe lotnisko daleko w Monachium, ale cały szereg miast jak Frankfurt nad Menem, Zurych, Amsterdam czy Kopenhaga funkcjonuje z lotniskami położonymi blisko centrum, też mając właśnie to centralne lotnisko gdzie indziej położone, możemy na przykład na Okęciu jeszcze ograniczyć te godziny kursowania, a wykorzystać te w dalszej kolejności przy rozbudowie tę liczbę operacji na skoncentrowanie ich bardziej w ciągu dnia. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Tak, ja jak może kilka też zdań a propos może samego lotniska i odniesienia się do tej sieci kolejowej na terenie czy Czech, czy Słowacji, nawiązując trochę do tej prezentacji pana Huberta z kółeczkami, to gdybyśmy bardzo chcieli w ten sposób się bawić, to ja proponuję narysować takie kółeczko, gdzie w centrum będzie lotnisko w Wiedniu, bo właśnie tam pewnie ciążą też pasażerowie ze Słowacji, pasażerowie z Czech, z Bratysławy, z Brna i tam jest łatwy dojazd, a warto podkreślić, że to lotnisko teraz się rozbudowuje. O tym warto pamiętać. Warto też w tej dyskusji podnieść kwestię pewnej możliwości rozwoju całego kraju i takiego przełamania niedasizmu się, bo oczywiście możemy dyskutować, w jaki sposób to robić i co powinno być takim kluczowym projektem, tylko warto podkreślić, że nie ma za bardzo alternatywy na tej stole w tej dyskusji, bo jeżeli nie CPK, to co? Znaczy, ja bardzo chętnie podyskutuję o każdym innym projekcie, tylko nie ma po prostu takiej propozycji. Tutaj mamy propozycję z jednej strony przeniesienia tego ruchu lotniczego, wyniesienia go poza Warszawę i uzupełnienia o ten komponent kolejowy, który pozwala także mieszkańcom różnych miejscowości łatwego dojazdu i łatwego przemieszczania się na terenie Polski. I tutaj też pewna sprawa, bo ja często słuchając czy czytając te dyskusje natykam się na argumenty dotyczące, dlaczego ja mam jechać przez ten Baranów, czemu mam się tam przesiadać. Znaczy, przepraszam, naprawdę wybierając połączenie kolejowe, raczej będziemy patrzeć na czas przejazdu, na to, ile nam zajmie ta podróż, a zupełnie kwestią wtórną jest to, przez jakie miejscowości my przejeżdżamy. Znaczy, nie wiem, dlaczego ktoś zakłada, że na siłę na samym CPK-u będziemy musieli się przesiadać, po prostu przejedziemy, będzie to jakaś stacja po drodze. I w kontekście uruchamiania tych połączeń, zwłaszcza kolejowych, warto też popatrzeć na to, że my też powinniśmy ambitnie do tego podchodzić i także w taki sposób kreować popyt na to, żeby w ten sposób się przemieszczać po kraju, żeby chętniej wybierać połączenie kolejowe. Myślę, że ta budowa tego lotniska i rozwój tej sieci szybkich połączeń kolejowych sprawi, że pewnie zniknie nam część lotów po prostu krajowych. No, generalnie dzisiaj nikogo nie dziwi, że ktoś w Szczecinie wsiada do samolotu, bo w perspektywie mając długą podróż pociągiem, rzadko kto ją wybiera, jeżeli ma po prostu taką realną alternatywę, że może zapłacić za bilet lotniczy. A możliwość szybkiego przemieszczania się naprawdę otwiera mnóstwo możliwości dla mieszkańców naszego kraju i także tych mieszkańców, którzy niekoniecznie mieszkają w aglomeracjach. Wiemy, że ta trasa kolejowa, ten słynny Y, Warszawa-Łódź, rozgałęziająca się na Wrocław i na Poznań, pewnie powstanie, nikt jej nie skasuje, ona powinna być zresztą wybudowana dawno temu, ale ja osobiście też uważam, że my nie możemy tylko na tej trasie poprzestać. Znaczy, przepraszam, ale Polska to nie są tylko wielkie miasta, duże aglomeracje i naprawdę takie życie, Polska, to są takie miasta właśnie jak to moje rodzinne Kutno, które oczywiście ta linia omija, już to tłumaczyłam,
Ale dla takich miast to jest cały ten projekt, to jest naprawdę olbrzymia szansa rozwojowa i chciałabym, żebyśmy w ten sposób myśleli, bo to, że nas stać, to my wiemy. My to mamy nawet potwierdzone na piśmie, powiedziała to pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ministra z tego rządu, która doskonale wie, że jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy, to ten aspekt finansowy nie jest problemem. Nas stać na wybudowanie centralnego portu komunikacyjnego, stać nas na wybudowanie nowych linii kolejowych, a na pewno nas nie stać na opóźnienia, jeżeli chodzi o ten projekt. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przekroczyliśmy już w zasadzie godzinę naszej dyskusji, naszej debaty, ale widziałem tutaj, że panowie jeszcze zgłosili chęć odniesienia się do tego, co zostało powiedziane, więc proponuję tak ostatnią rundę wypowiedzi w dwóch, trzech dosłownie minutach. Co? Znaczy ja może nie tyle odniesienie się, co ja jakby to znaczy myślę, że co do kolei się zgadzamy, przy czym bym powiedział, że w przypadku Y to tak naprawdę kluczowe jest połączenie Wrocławia, który jest odcięty w przypadku Poznania, on nie jest tak istotny, a ja w tym projekcie widzę najbardziej cenne no to linie właśnie linie do Włocławka skracające połączenie, czy te linie na Mazurach, czy linie Lublin-Białystok, czy w tych terenach właśnie niskomunikacyjnych. Natomiast miałbym do Państwa jeszcze takie pytanie tutaj, jak Państwo widzą właśnie na ten okres przejściowy, bo z tego, co wszyscy mówią, Okęcie już wyczerpuje swoje możliwości, jakie rozwiązanie właśnie dla lotu między tym, co mamy teraz, kiedy się te możliwości wyczerpują, a tym okresem w najbardziej optymistycznym wariancie za 4 lata, a w gorszym wariancie za 7 czy 10 lat, kiedy lotnisko w Baranowie by zostało uruchomione. No to odpowiadając na to, to wariantu za 4 lata to już w ogóle nie ma na stole. Powiedzmy, że jeszcze parę miesięcy temu był bardzo napięty, ale możliwy do dowiezienia wariant 2029, koniec 29. Natomiast ponieważ tak naprawdę projekt CPK w tej chwili stoi, nie są podejmowane kluczowe decyzje. Nawet projektowanie, co będzie nas niestety kosztowało, co już pewnie nas kosztuje parę milionów dziennie, bo jak nie ma decyzji lokalizacyjnej, no to Foster, czyli projektanci tego lotniska, którzy są zatrudnieni, ale nie mają no, tak naprawdę kluczowych decyzji, a spółka nie uzupełnia wniosku, więc i to już z całą pewnością, czasami tak jest, znaczy w projektach inwestycyjnych często, że opóźnienie o jakiś miesiąc czy dwa potrafi wygenerować na końcu opóźnienie o rok czy nawet więcej. No i tak niestety jest w tym przypadku. Nie weszliśmy z wycinkami przed okresem wegetacji. Teraz trzeba poczekać znowu do okresu jesienno-zimowego. Także no, najwcześniejszy możliwy termin to już jest teraz połowa 30 roku, ale jak patrzę na jak się rozstrzygają te kwestie audytów, no to jestem jak najgorszych przeczuć co do tego, jak wygląda zarządzanie spółką CPK po zmianie zarządu, choć oczywiście nie jestem tutaj obiektywny z powodów rodzinnych. Ale wracając do tego kluczowego pytania. No mamy infrastrukturę, na którą możemy przenosić ruch i on się będzie przenosił. Mówię oczywiście o Radomiu, ponieważ prawdą jest, że CPK, jak powstanie w 31 roku, to chyba trzeba to powiedzieć, że to będzie sukces. Lotnisko Okęcie w zakresie ruchu przesiadkowego wyczerpie się prawdopodobnie w tym roku. Będą tam jeszcze pewne rezerwy na dogęszczanie ruchu pomiędzy falami odlotów, no ale to nie dłużej niż na jakieś 2 lata. I od tego momentu zacznie się bardzo potężny problem. I jedynym rozwiązaniem w tej chwili na Mazowszu jest ta wybudowana, krytykowana infrastruktura w Radomiu, która jest możliwa do no, po prostu zapełnienia pasażerami i samolotami. I to się zadzieje. Dlatego w ogóle Radom był budowany, żeby być właśnie tą infrastrukturą pomostową. Wprawdzie, kiedy podejmowano decyzję, to jeszcze było przed pandemią o Radomiu, była nadzieja, że dokonamy administracyjnego podziału ruchu. Potem
zadziały się orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak dobrze mam pamiętam, które taki podział administracyjny ruchu na kilku lotniskach odrzuciły, unieważniły i szansa na to, że uda się w Polsce jest bardzo niewielka. No ale te linie i ci pasażerowie, którzy się już nie będą w stanie odprawić na Okęciu, bo tam już po prostu nie będzie slotów i przepustowości, gdzieś będą szukali. I ja myślę, że to w większym stopniu będzie Radom niż Modlin, bo Modlin to jest lotnisko na razie tylko z jedną linią lotniczą. Może, ale w to wątpię, jakoś będzie się zapełniała Łódź, ale w to akurat bardzo wątpię. Także... Ale dla połączeń właśnie no jako linii hubowej, prawda, czy możemy sobie wyobrazić, że ktoś lecący z New Delhi przesiadający się na samoloty do Nowego Jorku, Paryża i Toronto, raczej chyba Radom tego nie będzie w stanie Nie, obsłużyć. nie, Radom może być wygodny dla czarterów, dla linii low-costowych, przy czym istnieją dosyć ograniczone możliwości wpływania na linie lotnicze. Oczywiście mogę sobie wyobrazić, że lotnisko Okęcie jeszcze bardziej podniesie koszty obsługi ruchu i spowoduje, że te linie lotnicze tanie będą szukały jakiegoś innego miejsca. Ale nie wiem, to też się odbywa, ustalanie cenników w oparciu o pewne wynikające z przepisów również europejskich standardy, więc to nie jest takie proste. No niestety, mamy tu bardzo poważny problem. Jego rozwiązanie, jeżeli chodzi o ruch hubowy, no to na pewno nie jest to rozbudowa Okęcia. Żadna rozbudowa Okęcia, która poprawiłaby tą przepustowość godzinową, nie jest możliwa wobec nowej decyzji środowiskowej, a nowa decyzja środowiskowa to w przypadku Okęcia to jest więcej jakieś 200 tysięcy stron postępowania. Nie wiem, czy to w 10 lat by się zakończyło. Mamy z tym realny problem. Nie ma rozwiązania dla ruchu hubowego innego niż szybkie wybudowanie CPK. No niestety. Dziękuję serdecznie. No, szanowni Państwo, dyscyplina czasowa tutaj trochę nas też obliguje do tego, żeby tą dyskusję już powoli no, doprowadzić do końca. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wszystkie wypowiedzi, które tutaj padły, za wszystkie koncepcje i pomysły. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie gdzieś przyczynkiem do tego, żeby dalej po prostu działać i żeby być może jakoś koncentrować ludzi wokół tego, żeby myśleć, jak budować CPK w przyszłości. Serdecznie Państwu dziękuję. Przypomnę jeszcze, że w studiu byli z nami dzisiaj pani poseł Paulina Matysiak, posłanka partii Razem. Był z nami również pan Patryk Wild, architekt, urbanista i współautor koncepcji CPK. I był z nami również pan Hubert Tramer, architekt, no, autor koncepcji alternatywnej w pewnym sensie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu dziękuję bardzo. serdecznie Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.